jest kontynuacja przyjętego planu związanego z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W roku bieżącym zostanie wykonany kolejny odcinek, około 20 km właśnie i sieci kanalizacyjnej, w tym kilka kilometrów wodociągowej w miejscowości Siedliska. Teraz objęte są tym programem, tym projektem dwie miejscowości, ich centra głównie, tam gdzie najbardziej jest zwarta zabudowa. To będzie do końca września, myślę, ten odcinek już przekazany do użytkowania i będzie miał szansę podłączyć się około 200 kolejnych budynków. Myślę, że przedsięwzięcie kosztowne, ale jak założyliśmy sobie, że przez te kilka lat wszystkie centra poszczególnych miejscowości, oczywiście w pierwszej kolejności była realizowana Bobowa, zostaną wykonane i tego planu się ściśle trzymamy, stąd i oczekiwania społeczne w tym zakresie są coraz większe i świadomość społeczna jest coraz większa. Myślę, że jest to bardzo cenne i budujące, jeżeli sami mieszkańcy się dopytują, kiedy kolejne odcinki będą realizowane, że chcieliby też się podłączyć, czyli ta świadomość ekologiczna jest coraz większa i myślę, że powinniśmy też w tym kierunku zmierzać. W bieżącym roku planujemy jeszcze ogłosić jeden przetarg, jak to będzie możliwe, na odcinek Wilczyskach wsi oraz może częściowo Stróżnik. Zobaczymy, jak uda nam się pozyskać środki zewnętrzne, bo to też jest przecież istotny element tych kosztownych zadań inwestycyjnych. Korzystaliśmy tutaj ze środków unijnych, szczególnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jak wiemy, że z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego trudno jest korzystać, dlatego że tutaj ten wymóg 120 mieszkańców na kilometrze przebiegu sieci kanalizacyjnej jest praktycznie nie do spełnienia z wyłączeniem Bobowej, a Bobowa praktycznie została wykonana już wcześniej, wtedy, kiedy jeszcze byliśmy nie członkami Unii Europejskiej, ale stowarzyszeni. Natomiast w tej chwili posiłkujemy się Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Myślę, że to jest przyzwoite dofinansowanie, umarzalna pożyczka do 45% i odzyskany VAT w wysokości około 23% daje całkiem przyzwoite, myślę, tutaj parametry dofinansowania. I sukcesywnie właśnie korzystając z tego programu realizujemy nasze plany. Nie oznacza to, że w tej perspektywie finansowej, która już się rozpoczęła, czyli na lata 2014-2020, pojawią się też środki jeszcze z innych źródeł, z których nasza gmina będzie chciała skorzystać i myślę, że wykorzystamy maksymalnie to, co jest możliwe. Mamy przygotowane plany, projekty na kilkadziesiąt kilometrów jeszcze, także tutaj od tej strony jesteśmy dobrze przygotowani.